Siema, z tej strony Waxi. Dzisiaj jest ze mną Świracki. Znowu nagrywamy z Prior Life'a. Kolejny odcineczek. Świeżo po poprzednim tak naprawdę. Jest z nami również Kimor. Siema Kimor. Oczywiście nie umiem pisać, ale wiecie, nie? O, jest Kimor. Kropson też. O, i tutaj kolekcja ta co wcześniej. Tutaj pokazywałem. O, podkowa to widzieliście. O, tu się nic zmieniło. Odcinek w sumie tam, wiecie, 10 minut później. Także teraz... z chłopakami właśnie zrobimy coś takiego, pokażemy wam złomowisko, które kiedyś już było koło Angel Pine. I to było złomowisko pierwsze na serwerze i w sumie oryginalne z GTA. Tam można było złomować pojazdy i tam między innymi zezłomowano Monster Trucka, którego niektórzy pamiętacie, sample zezłomował. Może zrzucę screeny gdzieś tam pod koniec albo odcinka albo w opisie, zobaczymy, jak nie zapomnę, nie? Ale to taka ciekawostka. Potem przeniesiono tam, wiecie, na bocznicę i wylez było, ale to takie miejsce trochę dupne. Według mnie tam było najlepiej, właśnie tak trochę wiejsko, taki klimacik był. Złomowisko jak złomowisko, takie duże, porządne, prawdziwe. Wiecie, nie? No i tak, teraz sobie pojedziemy maluszkiem. Siadałem do maluszka. Dobra, ty jest maluszkiem, ja pojadę teraz. I sobie pojedziemy właśnie tam do Angel Pine, tylko najpierw. Oczywiście maluszka nie będziemy złomować, bo to zbyt dużo warty. Takich sprzętów to już nie mają. Unikacikowe. Jakby coś to w realu, to już teraz podrożały troszkę, jakby ktoś tam wiedział. Duże pieniądze. No tutaj odwalają oczywiście, ale jedziemy. Maluszek jest bardzo dobry, tam taki żółty, jakiś miałem takiego samego. Takie drifty, wiecie. Ale to jego możliwości kiedy indziej pokażemy. Tak naprawdę teraz spokojnie. Tutaj właśnie widzicie taki zjazd troszkę. No wjazd do tego domku jest trochę lipny. Troszkę takie mleko z miodem. Sianem przodem. Hashtag sukary. Jedziemy. No i tak. Jedziemy teraz do Cygana. I tam już sprawdziliśmy z Świerackim przed chwilą. Tam jest coś ciekawe, Mombim z bardzo zaskakującym przebiegiem. Nie wiem, czy dalej tam będzie taki sam, ale Mombim z przebiegiem... No kurde, myśl nie mówić. Ale dobra. Mombim z przebiegiem właśnie 90 tysięcy, równe 90 tysięcy. 90,000. O, widzicie? Patrzcie. Jaki przebieg. Nie wiem, czy kiedyś tu taki był. Akurat tak się trafił, mieliśmy nagrywać ten odcinek. I tak, przy okazji pokażę, jak się kupuje auta Cygana. Może dla nowych graczy, ktoś tam nie wie. Pewnie każdy wie. Tu jest ciekawe, respił się Vincenty. Teraz już się nie respił, ale to pewnie już większość wie z was o tym. No i tak. Maluszka sobie tutaj zostawiamy. Może nikt tutaj nie zadupi. Taki złoty to wiecie, nie? Pieniądz, każdy kradnie. Ale może nikt się nie chwyci. I tak, Mombim w zielonym kolorku, to nie ma za żadnego znaczenia. No i oczywiście ukośnik tu pojazd, stary bin serwera. Gleba tam wiecie. O, jaka rejestracja, 3 Elio, RPO, prawie jak RIP, nie? Właśnie, bo zaraz będzie RIP, a nie RPO. No to tak, śmigamy. Tutaj jedziecie. Kimor co? O, tak zastał tego problem, także pozdrawiamy cię Kimor. Życzymy miłego powrotu, tam możesz się zrespić Angel Pine. Albo wiesz, tam mieć ból dupy, że zostałeś, ale nie przejmuj się. Kropson też został. XD. Ale tak. Tutaj cały czas są te NB wgrane, które wcześniej miałem, to wiecie, nie? Mombima właśnie teraz kupiliśmy za 1700 euro. I tak naprawdę już ten odcinek raz nagrywaliśmy z Świerackim, bardzo dawno temu. Bardzo dawno, 2 miesiące temu. I w końcu nie wrzuciliśmy, bo nie chciałem się urać po prostu i miałem coś innego do roboty. A teraz o, Waltonik, właśnie Waltonika polecamy. No, kiedyś miałem, myślę sobie jeszcze raz może kiedyś kupię. Co ciekawe, tam 160 na godzinę raz mi się udało nim wycisnąć, a ten dźwięk silniczka, to burczenie no, takie, jak burczenie brzuszka takie, nie? O, tutaj widzicie profesjonalnego gracza w autobusie, ale to wiecie? Tak jak ten Bogumił Szczery chyba. Właśnie, Bogumił Szczery, nie wiem czy widzieliście filmik, 200 coś na godzinę autobusem, w ogóle bez ogranicznika. Gościu pomalało normalnie, ale to nie będę już mówił, może jak to ten... Umył go, no i właśnie... Próbowaliśmy to robić, nie? No to nieprawda, bo to tam wiecie. O, Świeracki tutaj prawie na czołówę. Piękny perek, no brawo. Ale nie przejmuj się, nauczysz się jeździć może jeszcze kiedyś. Na prawo jazdy zdasz. Mobim, oczywiście prędkość zawrotna, jak ten Mobimek. I właśnie szkoda tych kilometrów, tak miał piękny przebieg, 10 tysięcy, a teraz to co? 6 kilometrów z tyłu. Świeracki driftem, tam wiecie? Ja za bardziej bokiem.
teraz sławem. No i tak, co do odcinków z Player Life'a, to będą się pojawiały dosyć często. Myślę, że w końcu z mikro będzie fajnie. Już tyle odcinków rzuciłem. Myślę, że teraz pora coś porządniej zacząć. No, w sumie nie wiem, czy wolę tak, czy tak jak kiedyś, ale teraz mi się dobrze to nagrywa. Największy plus, że nie trzeba obrabiać w ogóle. No tylko renderować. Że to jest ogromny plus dla mnie. Oszczędność czasu. Troszkę się tam, wiecie, mi się tam wydaje, że wyróżniałem się troszkę na moim kanale Brawo Sierocki. Pośród innych kanałów, że tam takie obrabianie, wiecie, te wszystkie rzeczy, muzyczka, tobu tam, polecam tobu, nutki. Ej, to może teraz pojedziemy tak jak ty tym klockiem na wyścigu. No właśnie, tak podobna trasa jest. Żeby to zrobić. Też właśnie, nie wiem czy wyglądaliście wyścig Mombimów, ale Landrynko wygraliśmy konkurs na najpiękniejszy Batmobil. Razem z Sikifem nagrywałem. Fajnie było ogólnie. Landrynka bardzo lubię, pojeździć sobie czasem na dolarkach. Bo nigdy nie mnie jeździ transportem. Nie mów tak, bo wstąpiłem tam 1000 przebiegu. Także bez ściemy. I jeszcze tam się pojawił pewnie na jakichś tam odcineczkach. Bo to Landrynka. A Landrynki się nie powtarzają. O, tej way jechał. Tutaj będziemy jeszcze przejeżdżać, nie, będziemy przejeżdżać chyba obok tego domku, właśnie tutaj na farmie. Miałem sobie zająć, ale no niby z Teuro dała taki spory plac, bo farma tam, wiecie, taki jeszcze kogucik, duże takie stodoły, wszystko, ale tutaj dysponuje taki polski gang ogarnięty, także nie będziemy tutaj przeszkadzać. Mleczko, krówki doją, 10 000 za krówkę, polecam. Dobra, tutaj może zjedziemy na dół tak ostro, o, właśnie to jest tutaj. Tak to wygląda, no. Może kiedyś tutaj się prowadzę, ale myślę, że zostaję na razie przy tym domku, no tutaj troszkę hardkorowo. 160. Ups. No, także... O, jakie fajne salto się nagrało. Dobrze się nagrało. Rozwaliłeś coś? A, silniczek chyba, tylko i szybkę. I właśnie teraz fajnie, bo można na żywo komentować, a... No, tak to nie mogę, wiadomo, nie? I tutaj mamy złomowisko, tak. Złomowisko wygląda tak, jest to bardzo spore złomowisko. Najpierw je przedstawimy je wam. No, jak zawsze tam dokładnie przedstawiałem. Chyba teraz też przedstawimy dokładnie, bo bardzo mi się tutaj podoba. O. No tak, zostawimy sobie na razie klocuszka, opowiedzmy tutaj, na tej górce. Aha. Dobra, to już błąd twórców GTA, że takie teksturki, wiecie, nie? Ładnie. No, tak się tłumaczymy. O, klocuszek, taki zielony, właśnie zaraz straci tutaj życie niestety swoje. Biedny taki, taki piękny kolorek. Jego los był marny. No, odegrał już swoje, przejeździł. Jaki ma przebieg? Swoje kilometry. 90 016 km. O, tutaj dojechał do nas Kropson razem z Kimorem. Także taki klocuszek, zobaczcie sobie jeszcze go. Jak pięknie wygląda, taki ładny. Smutny. Szkoda go, smutny jego los. Fiat Multipla. O, jeszcze tak dawno ciupał mleczko. Bardzo ładny. No tak na serio to. Tutaj mamy takie hangary. No w sumie tu nic nie ma, ale ktoś sobie chciał na przykład postawić auto, to może teoretycznie, nie? Tylko z pewno nie ma. Chyba nikt by się tutaj nie czepiał. Nie wiem, czy ktoś by to wydepnął? O, tutaj ładnie jeżdżą chłopaki. Tak ładnie. Angel Pine U-Karts. Hashtag English. Autoparts. No tutaj, już tamto mi się bardziej podoba. I tu mamy takie górki, co teoretycznie śmieci, chyba tak, nie? Nie, to jest węgiel. Albo... Śmieci, węgiel, nie wiem. Węgiel nie, albo to jest spalone takie. Właśnie no, z opału. Właśnie się przepala, nie? Nie wiem, jak to się nazwać w sumie. No i tak. Tutaj te stodoły. No i tak, teraz sobie zobaczcie, jak to wygląda z daleka. I tutaj mamy ten... Jak to się nazywa to zielone? Tam ci złomują te auta, no powiedzmy... Ten wjazd taki, złomiarkę całą, złomiarkę, złomiarka, może dobre słowo. No tutaj mam jakiś śmietnik, też właśnie kontener. Tutaj troszkę inny materiał. Plac dosyć spory. Ale fajnie skacze. Sorry w ogóle za głośną klawiaturę, ona może troszkę będzie wam przeszkadzać w odcinkach, ale to jest modekoma, polecam bardzo. 7 lat mam, nie do zajechania. Kurde. Może... Ciebie teraz teska za pridychy. Nie, ona jest już... długo ją mam, 5 chyba dają. Ale taka piękna, może kiedyś wyślę screeny. Bez wyjmowanych klawiszy, co ciekawe, nie da się jej czyścić, także mam swoje metody na czyszczenie jej. Może nie będę mówił jakie, lepiej. Ale...
spokojnie. Tutaj mamy taką kopareczkę. Może się uda wskoczyć? Jest, udało się. Koparka to jest, Sieracki? To jest dźwig, przepraszam. Bardziej dźwig. Koparka. Koparo. Kopara opada. Złoty dźwig. O, właśnie tutaj tak można poskoczyć, fajnie. Nie, zabiję się prawie. Dalej. Dobra, to uważaj, chłopaczku. No tak to wygląda. O, tutaj jest, tu jest bardziej kopara. Czy to jest to samo? No to bardziej kopara według mnie. Też również złota. 372. Ciekawe skąd ten numer. Nag. Pewnie podróba jakiegoś naka. Kusiatki. No tak to ogólnie wygląda. Tutaj mamy jakby te mechanizmy, to tylko kratę. No to to wszystko takie jakieś mechanizmy tajne, ja tego nie ogarniam. A co to takie czerwone? Lel. Nie wiem czy to widzicie, ale... Znaczy wy widzicie, tylko Sieracki nie widzi. Tak daje płacza kostro, nie wiem co to w ogóle jest, nie? Tak, dokładnie. A bo to jest jakiś ten, jak to się nazywa? Przetopiony, jak żelazo się w tym topi. Takie czerwone ostre. No nie? Jak to się nazywa? Lawa taka trochę, nie? Przetopierka. No. Dobra. No to teraz biegniemy sobie jeszcze na górę. A właśnie, jeszcze stop. Śmieciareczkę mamy tutaj, praca ZGK. Właśnie co do śmieciarki, to można fajne rzeczy z nią zrobić, ale to może kiedyś pokażę. Na razie nie będę ujawniał. No. Twoje ciekawe podmianeczki. No, takie tam rzeczy. Czasami lubię się pobawić, tam robię modele jakieś te. Znaczy modele gleby czy coś, ale czasami lubię się pobawić. Bez wątpienia. No to tak, zoomowanie pojazdów. Proszę wjeżdżać tyłem. No jak jadę przodem, to nie wiem co mi zrobię. Ale nie, na serio to przodem by było ciężko. No tak to wygląda. Kimor, widzicie taki Kimor. Ładny skin, pasuje tutaj. Taki złomiarz, złomiarz Kimor. Tylko bez. Złomiarz Kimor. Napisałem, złomiarz Kimor. Kimor mi pisze, myślałem, że skończyliście, jak dojechaliście. Tutaj mamy taki punkt do zoomowania. I tu właśnie wjeżdżamy i tu zoomujemy swoje pojazdy. No wiecie, za zoomowanie takiego klasuczka to może kilka euro wpadnie. I tam... Ale fajnie tak zoomować czasem coś. No. Tak jak ktoś tam zoomował tego Turka z MK2. Właśnie, bo to może gdzieś dorzucimy linka do filmiku. Ciekawe, też Vector zoomował kiedyś tego Admirala. Nie wiem, też prawie nowego. No, praktycznie kończył, przerwę robił. No, także ludzie zoomują, nie? No i tak. Tutaj mamy taki jakby plac zarządzania o tym, tym dźwigiem. Które nie działa oczywiście. No, ale tak to wygląda. A, pokazuje. O, tu jest zejście. Znaczy, to jest standardowe z... GTA, no i właśnie fajnie, że standardowe stawili, a nie tam gdzieś pchają do LS tak jak wcześniej, tylko tutaj powrócili. Myślę, że to zostanie do końca serwera. W sumie chciałbym, bo... O, tu fajnie tak jest. No, tak jest zbugowane, coś nie da się być. Właśnie tutaj, kurde, gdzie jest to wyjście? Dobra, tutaj. Kimor spina dupkę. No dobra. Opłaki nie spinać dupki. A jeszcze zobaczymy, co jest tutaj, takie drewniane. Ogrodzenie chyba. Lel. To sam, to zoomujemy, dobra. Nie? Dobra, także niestety już mobimek nasz zakończy życie. Szkoda takich klocuszków ładnych, zielonych. No, bardzo. Za 1000 euro, z takim przebiegiem unikatowym. Kurde. No, ładnie. Czekaj, może co robisz, może tu jakieś bugi są, czy coś. Może dadzą 2K. Tak, siadam do tej... Jeszcze z moją podmianką muszę zmumować. Kimor wsiada do nas, siada Kimor. Z moją podmianką. Multipli, to się akurat ten opłaca. Trochę tam przygazujemy na sprzęgle, tam wiecie, nie? Nie wejdzie, bo nie umie. Dobra. Nie wiedzie pić. Ja nie wiadę. Patrzcie to. Kimor, patrz. Oglądaj. Ojojej. Ojojojojoj. Dobra, tak na serio to musimy go wepchnąć, bo to nic z tego nie będzie. I teraz może ja bym wepchnął, żebyście na mnie nie pchali, bo będzie patola. Sieracki, mogłeś wysiąść. No oczywiście wszyscy pchają. Nie, ja wbiję na górę. Ale nie, bo właśnie podobno jak się... Znaczy tak jest, jak się jedna osoba pcha, to teoretycznie najlepiej idzie, ale... Bo tak to się boguje. Dobra, pasuje akurat mombimek do wystroju zamówiska.
No i niestety już. Możecie zobaczyć tutaj go jeszcze. Jak wygląda. Zielony. Tutaj właśnie straci swoje ostatnie chwile. Życie. Także oddajemy go tutaj na zło. Może ktoś sobie jeszcze przyda. Część się z niego przyda za czegoś, albo i nie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Już to ogarnęliśmy te bugi pylowskie. No i możemy zoomować naszego klucuszka. Także już żegnamy się z nim. Panowie, tam możecie napisać klasycznie RIP. RIP. Którego ja nie umiem napisać. RIP. Także żegnamy. 188 euro. Czuj. Strasznie dużo. Albo nie. No i tak, poszedł Kimorek, powiedziałem powiedzieć Mombi. No, Mombi zoomowany. Myślę, że zoomowisko wam się spodobało. I tam wiecie, nie zoomowałem go tam, że za dużo hajsu czy coś, żeby nie było takich komentarzy głupich, tylko po prostu chciałem pokazać zoomowanie kiedyś, chociaż na swoim innym odcinku. Bo kiedyś pokazywałem zoomowisko w Los Santos. Teraz pokazywałem to. Mógłbyś to dać. Nie, no tak, Mombi ma. Jak chcecie, sobie kupcie. Kurde. No, bardzo dużo. Także tutaj zoomowisko tak mniej więcej wygląda. W górę możecie sobie jeszcze zobaczyć. Bardzo duży plac. No i myślę, że to tyle. Schodzimy na dół. Jak zjechali wszyscy. No i także z wami się żegnamy. Tak, to ja bym teraz sprawdził się, to no, byłem w akcji, Kimor oraz Kropson. Także dziękujemy za oglądanie i życzymy, kurde, dziękujemy za oglądanie i do następnego odcinka. Elo!